Obywatele, towarzysz Radek wita Was w głównym i jedynym wydaniu wiadomości tego dnia. Jak wiecie, w 1978 roku nastąpił wybór Polaka na papieża. Dzisiejszego dnia do naszej ojczyzny przyleciała głowa państwa watykańskiego. Zobaczymy to spotkanie, które zadało duży ból naszej wspaniałej partii. Niech stąpi Duch Twój. Niech stąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Jak to powiedział nasz wielki przywódca Gomułka, staliśmy nad przepaścią, ale zrobiliśmy krok do przodu. Przyjrzyjmy się zatem klasie robotniczej, która w płocie czoła stara się zapewnić dobrobyt naszej ludowej ojczyźnie. Połączmy się teraz z towarzyszem Markiem. Halo Marku, słyszysz mnie? Dzień dobry, tutaj towarzysz Marek z telewizyjnej jedynki z programu Z kamerą wśród roboli. Zaczepiliśmy tutaj jednego pracownika, aby spytać się, jak mu się żyje w komunistycznej rzeczywistości. Przepraszam bardzo, w jakim stopniu jest pan użyteczny społecznie? Jak pan widzi ten nowy ustrój? Nie widzisz, panie kopierowy tu, kurwa! No dobra, to taki komentarz nam wystarczy. Tutaj widzimy jeszcze dwóch pracowników, którzy wracają właśnie. Przepraszam bardzo, mogę jedno pytanie? Jak wam się żyje w komunistycznym ustroju? A no panie, wie pan, wszystko drogie i czadu fajno. Co zrobić? Kurwa panie, alkohol nam podrożał! Jak my mamy tutaj żyć teraz? Co to za kraj? Dobrze, dziękuję bardzo. Źle się działo w naszej ojczyźnie przez ostatnie miesiące. Wrogowie ludu zebrali się ze sobą, aby osłabić rządy najwspanialszej partii. W sierpniu 1980 roku wybuchły strajki w stoczni. Powstała Solidarność, lecz dzisiaj generał Jaruzelski położy temu kres. Posłuchajmy jego przemówienia. Obywatelki, obywatele Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Zwracam się do Was jako żołnierz i jako szef rządu polskiego. Zwracam się do Was w sprawach wagi najwyższej. Ojczyzna nasza znalazła się nad przepaścią. Dorobek wielu pokoleń, wzniesiony z popiołu w polski dom, ulega ruinie. Struktury państwa przestają działać. Gasnącej gospodarce zadawane są codziennie nowe ciosy. Ogłaszam, że w dniu dzisiejszym ukonstytuowała się Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego. Rada Państwa w zgodzie z postanowieniami Konstytucji prowadziła dziś o północy stan wojenny na obszarze całego kraju. Od 13 grudnia w naszej ojczyźnie z powodu wrogich nam sił został wprowadzony stan wojenny. Obowiązuje godzina policyjna. Na ulicę wyjechały czołgi. Zobaczymy, jak zostały przyjęte przez prostych chłopów spod Kokocina. Deszcze niespokojne. Kurde, zdzichu! Czołgi jadą, przewalone mamy! Mieciu, czołgi, pokoż to jedno. No patrz tam, patrz, pa! Co ty, ja same no widzą, jak tańcują i chleją, jako zabawa. Kaj ty, patrz tam, patrz ja, tam! Potargały sam. O kurde, przewalone mamy. No, ja ci godzę, ja. Coraz gorzej dzieje się w naszym kraju. Wybuchają strajki, ludzie mają dość partii. Pamiętajmy, że dorobek 40-letni PRL powstał z pracowitości i ofiarności ludzi pracy. Szanujmy go i pomnażajmy. Tymczasem towarzysz Marek obserwuje grupkę robotników, którym alkohol dodał odwagi i wyszli na ulicę. Proszę, towarzyszu. Dziękuję, towarzyszu Radku, jest głośno na miejscu strajku, gdzie robotnicy głośno skandują swoje propagandowe hasła. Precz z komuną! Precz z komuną! Precz z komuną! Precz z komuną! Jest trochę niebezpiecznie, więc oddamy głos do studia. Dziękuję. Precz z komuną! Precz z komuną! Precz z komuną! Precz z komuną! Niestety, to nasze ostatnie wydanie wiadomości. Nasza gospodarka w ruinie.
Ciągle wybuchają strajki. Wrogowie ludu próbują dogadać się z naszymi władzami przy okrągłym stole. Uważają, że dzięki temu nastanie prawdziwa wolność. Lecz my jeszcze walczymy. Cichu, kurde! Pat! Już? No jeszcze raz. Obywatele Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej.